no, głowy nie mam. Mama! Słucham? A ja nie chcę, żeby to było wyłączone, myszko. To co się włącza, myszko? Teraz chcę, żeby kawa była zimna. Lato. Jeszcze chwila. Pa, 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 dwa rzędy. Dzień dobry. Włączam TBR. Na chwilę. Dzień dobry. Witam się w filmie TBR na lato. Mamy już lato, więc przegapiłam. Bo z założenia to się powinno pojawić ciut przed rozpoczęciem lata, ale nie płaczmy. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Jestem Anka z kanału o Anka i gadam sobie o książkach. Bo tak się składa, że od jakiegoś czasu uwielbiam książki. Czytam książki, kupuję te książki nałogowo już teraz. I mimo, że akurat czerwiec miałam taki troszkę słabszy czytań. Każdemu się zdarza, żaden wstyd. Nawet jak się człowiek chwali, że czyta w internecie, to się też zdarza, że jest słabiej. Ale nie płaczemy, tylko bierzemy się w garść. Czytamy, bo tyle dobroci czeka. Ja mam na regałach te stosy, które czekają na swoją kolej i patrzą na mnie tymi wielkimi oczami maślanymi, kiedy ich kolej. Więc moi drodzy, no będę się tu teraz zarzekać, co będę czytać w lato. No, ale zanim przejdziemy do tych tutaj, tej sterty, czemu tyle książek i co i jak i... Zuzia, na Boga, jest 30 stopni, ty masz bluzę na sobie. Życie ci niemiłe, przegrzejesz się, dziecko. Ja tu robię wiatrak, mrożoną kawę, a ta bluzę ubrała. Odratowałam dziecko przed przegrzaniem się. I moi drodzy, muszę troszeczkę wyżej to dać. A to niżej? Coś mi tu nie gra, wiecie, z tymi ustawieniami, no, może być. Okej, więc moi drodzy, teraz ta mniej przyjemna część, bo będzie konfrontacja z tym, co przeczytałam na wiosnę. Czy się udało? Ja nawet, szczerze powiedziawszy, na ten moment nie pamiętam, jakie tam były książki. Wiem tylko, jakiej nie tknęłam, a się zarzekałam, że już się w końcu za to wezmę, więc zobaczmy. I szukam nowej listy, której się tutaj... Chciałabym ją przeczytać jakby... Dobra, dobra, chciałabym... Ja sobie ją oczywiście z poprzedniego filmiku... Kolejny tom. Oczywiście książki mi spadły. Właśnie miałam Pratchetta tu jeszcze, wiesz. Ale dobra, już. Nie potrafię sobie z własnym filmikiem poradzić. Mam. Okej, okay, mam ten list. Na dokument... A nie widać, prześwietlam. Nieważne. Mam. Chyba nie będzie tak źle. Czyli jestem się zadowolona. Coś tam chyba pominęłam, tak patrzę, zaraz wam wszystko przedstawię od kawy. Paliwo, bo tak jak przystało na lato, jest ciepło. Ja właśnie skończyłam gotować i karmić w swoją rodzinę i jest mi super ciepło. Najchętniej poszłabym pod prysznic. Ale czeka mnie jeszcze długi dzień. Na pewno się jeszcze zgrzeje, więc jakby nie ma to w ogóle sensu. Idźmy z tym, bo mam ograniczony czas. Zaraz wam powiem, czemu tu jest jeszcze jedna książka nadprogramowa sobie tutaj tak leży. Słucham. Nie, nie wiem, gdzie są twoje zinksy. Spytaj się Zuzi. Były u ciebie w pokoju, tu ich nie było, myszko. Nie wiem, gdzie są. Ja wiem, o których ty mówisz, ale nie wiem, gdzie są. Aha, i jeszcze tak w ramach wstępu, na dzień dzisiejszy sprawdziłam i mam jeszcze przed sobą 75 dni lata. Mama, to jest realne. Mhm. Pomóż mu znaleźć. Nie masz tych jaj dinozaurów? Znalazł? Znalazłeś? Uwaga, matematyka będzie. To nie jest moja mocna strona. I tak. Mam jeszcze 75 dni lata. Mniej więcej daję sobie tydzień na przeczytanie książki, bo mogę mieć taką książkę, a mogę mieć taką książkę. I wiecie, to jest takie dość ruchome. Wiadomo, że będę się starać w ogóle przeczytać więcej niż tylko to, co sobie tutaj wytypuję. I te 75 dni podzieliłam sobie na 7 dni i wyszło mi 10,7 coś tam, więc 10. 10 książek chcę tu mieć. Mam wprawdzie 11, bo syn przed chwilą dosłownie skończył zwiadowców i mi przyniósł i chyba sobie ich tu po prostu dorzucę. Bo finalnie młody właśnie powiedział, że mu się podobali zwiadowcy, więc... I wytypował dzisiaj przy śniadaniu, bo rozmawialiśmy z synem o książkach. Syn ma lat 10. Wytypował takie w kolejności, co mu się najbardziej podobało z serii, które ma zaczęte lub czytał lub skończył książek.
I tak, na pierwszym miejscu bez zmian Skrzydła Ognia. To jest w ogóle bezkonkurencyjnie. Na drugim miejscu dał Zwiadowców. Na drugim. Jaki włos mi tu. Na drugim są Zwiadowcy. Na trzecim jest Kuba i Amelia, ta seria. Na czwartym jest Baśniobór. Chyba w tej kolejności, nie chcę powiedzieć. A na piątym powiedział Harry Potter, więc trochę, trochę takie w sumie niespotykane, no ale według niego tak właśnie jest najlepiej. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Ja tutaj mam listę, moją listę, którą opublikowałam gdzieś tam, kiedy to było? 3 miesiące temu, tak? Pierwszy podpunkt. Ja się tak przesunę, bo wy sobie będziecie to widzieć tu. Uwaga, pierwszy podpunkcik, wyłoni się cała od razu lista i tak. Bo widzę, że te 4 ostatnie to są takie, które przeszły z zeszłego, w poprzedniego TBR-u. Lecimy. Pierwsze, Divine Rivals. Przeczytałam. O, tak. I powiem wam, że jak na romantazy, to nawet mi się podobało. Trzeba przyznać, że dość powolna jest ta książka. I nie ma w niej dużo z fantastyki. Ale gdzieś ta historia troszeczkę do mnie trafiła, więc nie mogę powiedzieć, tak jak troszeczkę mam tą alergię na te romantazy, tak tu było w porządku. Chyba na tyle, że musiałabym pomyśleć chyba o drugim tomie, bo jak się nie mylę, nie sprawdzałam, to jest dylogia. Czyli chyba składa się z 2 tomów ta seria. Idziemy dalej. Boże Grobie. Tak, przeczytałam całą niby noc i niestety z każdym tomem podobało mi się trochę mniej. Wcześniej uważałam, że to jest dobra ogólnie. Tak jak już patrzę coś, to może całkiem niezła jest to historia zemsty. A potem przeczytałam Abercrombiego 4 tom. Zemsta najlepiej smakuje na zimno. I powiem wam, jak chcecie historię o zemście, to polecam Abercrombiego. Sorry. Jakby zrozumiałam to dopiero, gdy przeczytałam tą zemstę, najlepiej smakuje na zimno. Jak tam to było dobrze rozegrane, jak wielowymiarowa była ta zemsta. Nie wiem, czy to trochę ten trzeci tom, który był moim zdaniem najsłabszy, czy samo to, że Mia jednak była gdzieś tam dość młodą osobą. No jakby nie wnikam. Choć nie ukrywam, że pierwszy tom Niby Nocy jest super. Bardzo mi się podobało, bardzo dobrze mi się to czytało. Tam motyw szkoły był świetny, więc ogólnie nie chcę was zniechęcić do Niby Nocy, ale troszeczkę ta końcówka się tam rozjeżdża, więc idę poszukać Zinksów. Moje? Jestem, nie znalazłam, bo wy może nie wiecie, co to są Zinksy, ale Zinksy to są takie małe stworki, takie gumowe, które w ogóle wyglądają jak jakieś randomowe przedmioty. Mają oczka i w ogóle i taką dziurkę, że można je wtykać potem w jakieś autka i takie rzeczy. Działa to na dzieci bardzo, bo to jest na zasadzie niespodzianki. W saszetce nie widać, jakiego masz Zinksa. Jest kilka unikatowych, jest kilka zwykłych i dzieci moje przestały się tym bawić. Wywieźliśmy to do babci. A teraz ostatnio tak jakoś się złożyło, że trafiły do ich ręce nowa seria Zinksów i nagle wszyscy kochają Zinksy, chcą się nimi bawić. Przywieźliśmy je dzisiaj od babci, będąc przy okazji u babci rano i teraz wielka miłość do Zinksów. I Ignacy zgubił te 2 z tych nowych Zinksów. I kuzio, to takie dupsy. Ja jakby nie mam na niczego w ogóle pomysłu na to, że gdzie to może być. I jako, że jesteśmy raczej przed zamianą tych pokoi, w ogóle mi się nie chce sprzątać. Sprzątam tak pobieżnie, tak u góry, w ogóle nie sprzątam tak dokładnie, segregując jakieś pierdoły czy coś, bo wiem, że będę przeglądać zabawki, wywalać zabawki przed tym remontem i jak w ogóle straciłam chęci, będziemy dzielić te zabawki na pokoje w inny sposób i jakby lotto mnie to. Wprawdzie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na tą zamianę pokoju, bo wiecie, Paweł będzie leczył kolano. Czekamy na wynik rezonansu aktualnie, więc jakby, okej, lećmy dalej. Ja mówiłam o Divine Rivals, jak się nie mylę, które przeczytałam i o Boże Grobie. Następny, Przebudzenie Lewiatana. Tak, przeczytałam Expans. Przeczytałam, podobało mi się bardziej niż serial. Idę w to dalej, mam jeszcze 2 tomy na półce. Łącznie Expans jest dużą serią, czyli pakowałam się w serię, która ma 10 tomów, przynajmniej, z tego co wiem, 10 chyba, tak.
I szczerze powiedziawszy, jako że tamtej polityki trochę było, musiałabym już chapnąć i przeczytać kolejny tom, żeby sobie troszkę odświeżyć, żeby nie pozapominać tych wszystkich tam zawiłości. I wiem, bo oglądam tą moją jedyną youtuberkę z zagranicy, Regan, która właśnie jest w książkach siedzi i ona uwielbia Expanse, więc wierzę jej w ciemno. Okej, dalej. Battle Royale. Tak, przeczytałam Battle Royale. Ta książka o ironio, wydaje mi się, że nie była jakaś super, ale była tak napisana, że byłam bardzo zaangażowana i mimo, wiecie, bo był vlog z tego filmu, mimo że jakby uzasadnienie podstawowe całej książki jakby, to takie trochę grubymi nićmi szyte, jakby bez sensu dla mnie, co nie zmienia faktu, że samo czytanie już akcji, gdy te dzieciaki się tam wybijały, było fajne, więc jakby przeczytane. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Tak, ja przeczytałam dwa tomy tej serii i nie ukrywam, że w drugim tomie tak troszeczkę to wyszło za taką strefę zadań dla nastolatki, czy tam osiemnastolatki, bo nasza bohaterka już jest tam bodajże pełnoletnia, co nic mi nie faktu, że przeszło mi przez myśl kupienie trzeciego tomu. Też czytało się to dość dobrze, ale uważam, że pierwszy tom był najlepszy. Nie wiem. Ogólnie troszeczkę potem właśnie mnie to tak męczyło, że ona się pakuje w takie dość poważne tematy, odpowiedzialne i w ogóle, więc jakby sama nie wiem. Może jeżeli trafiłabym tą książkę w jakiejś takiej bardzo okazyjnej cenie typu bestseller, to pewnie bym ją przeczytała. Z głupiej ciekawości tak po prostu, bo to też była bardzo szybka taka książka, pełna zagadek i w sumie z ciekawym plot twistem gdzieś tam na końcu, więc w sumie spoko, czytałam lepsze kryminały, ale nie był to najgorszy kryminał jakiś, więc jakby okej, ważne, że przeczytałam dalej. Zły król, nie przeczytałam. Nie, w ogóle nie chyciłam się za Holly Black i szczerze powiedziawszy, jak tak sobie porównam romantazy, to ten Okrutny książę był chyba troszeczkę słabszy, bardziej do mnie trafiła opowieść, była bardziej taka dojrzała, doroślejsza w Divine Rivals, szczerze powiedziawszy. Ja mam na półce całą trylogię Okrutnego Księcia, więc może to przeczytam, nie wiem. Moja mama teraz wpadła w romantazy, więc może jej pożyczę tą serię, będzie chciała przeczytać, zobaczymy. Jakby pójdziemy to dalej. Zobaczymy, zobaczymy. No nie przeczytałam i mam tutaj piąta pora roku, w ogóle zapomniałam o tej serii, nie ukrywam. Ja słyszałam, że to jest bardzo mocna, dobra seria, ale też ciężka. W szufladzie drugiej w łazience. Kawa się ochłodziła. Lód się rozpuścił. Kotek przyszedł nawet, bo dzieci dwa albo trzy dni z rzędu bawiły się w jadalni. Rozłożyły tam, mają taki śpiwór dziecięcy jakby, rozłożyły to i kot sobie pomyślał, że to dla niego jest rozłożone i trochę czasu leży, śpi. Nawet rano, nie wiem, czy on mnie nie słyszał, że ja wstałam, bo zazwyczaj rano przychodzi już, jak tylko otworzę oczy i widzi mnie, to idzie na żebry, było śniadanie, wiadomo. A tu nie przyszedł, aż się wystraszyłam, że go gdzieś niechcący może w pralni zamknąłem czy coś na całą noc, więc tak to by było troszkę niemiłe. Okej, dalej, więc tego złego króla, piątej pory roku nie przeczytałam, trochę tak ją odsuwam, bo to musi być dobry moment, bo wiem, że to są cięższe klimaty, ale słyszałam tak dużo o tej trylogii i raczej albo to komuś siądzie, bo jest to bardzo nietypowy sposób napisana trylogia, albo nie, więc jakby nie wiem jeszcze do którego grona będę należeć, tak troszeczkę się boję tej serii, nie wiem czy mnie rozumiecie. Z jednej strony chcę to przeczytać, a się boję tych emocji i tego, że może być za mocno. Okej, Dawca Przysięgi. Tak, przeczytałam Dawcę Przysięgi, zarówno pierwszą, jak i drugą część. Druga część była lepsza. Ogólnie mi się podobała. Nie była chyba aż tak dobra, jak pierwsze dwa tomy moim zdaniem, ale była spoko. Ja wprawdzie nie mam tu teraz Sandersona, jeżeli chodzi o... Ach, miałam jakiś secret project, ale nie dałam w końcu. Dobra, jakby już nie zmieniam, decyzja zapadła. Nie mam tu Sandersona, archiwum kolejnego tomu, bo zostały mi tak naprawdę dwie książki do przeczytania do grudnia. Więc jeszcze mam sporo czasu. Zostawię sobie chyba tego Sandersona tak w jesień przeczytać, żeby mieć dość naprawdę na świeżo w momencie, gdy łapnę ten piąty tom. Rozumiecie? No, dalej.
Wieża koronna nie przeczytałam, zaś tu ją mam. Nie wiem i nie wiem czemu. Chyba, tak podejrzewam, przeczytałam Sullivana Legendy Pierwszego Imperium, ten trzeci tom. I ja się tam trochę poryczałam i taka byłam tknięta sercowo trochę tą historią. Podobała mi się. Ale to mogło wpłynąć, że ja w ogóle jakby zapomniałam patrzeć w ten róg, gdzie stoi Sullivan. Jakby Abercrombie mnie bardziej wciągnął. Aktualnie Sullivan pisze łagodniej, ale mi się podobają Legendy Pierwszego Imperium. A ja słyszałam, że właśnie Wieża Koronna, czyli ta część z... Nigdy nie pamiętam, czy to są Kroniki Rairi, czy Odkrycia Rairi, chyba Kroniki. Musiałam to wyciągnąć, że zaś się głupka nie robić. Kroniki Rairi, Odkrycia będą wydawane w Polsce ponownie przez Maga, z czego się bardzo cieszę, bo słyszałam bardzo dużo, że że Odkrycia są podobno w ogóle Rairi super, ale teraz dostępne tylko i wyłącznie używki za jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, albo w bibliotekach mojej nie ma. Tak myślę, że jak wyjdzie Sullivan, to idę w ciemno, tak samo jak zaczną być nowe wydania Robin Hobb, pójdę w to ciemno, w ciemno. Bo o Robin Hobb też dużo, jeżeli chodzi o fantastykę, słyszałam. Wiecie, bo mówię nie od dziś. Chodźmy dalej, bo ten film będzie za długi. Okej. Okay. Epoka wojny. Tak, przeczytałam. To jest właśnie ten tom, o którym przed chwilą mówiłam. Polały się łzy. Wątek romantyczny. Tak, to określa moje emocje. Aha, i teraz chyba w ogóle tu była ta końcówka, czyli ta epoka wojny. Agla, okej, okay, i tak. Agla nie przeczytałam. I to jest chyba też przerzucone z poprzedniego, nie mam tu Agli w ogóle. Zapomniałam o niej, szczerze powiedziawszy. Potem wojna lotosowa i to jest w ogóle... Wojna lotosowa, ja nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem, czy pstrokatość tych książek, które uważam są ładne, ale jakoś tak w tej mojej raczej czerni, jakoś tak mi to umyka. Jakoś nie nabieram chęci, żeby to... I wiecie, że ja raz usiadłam i przeczytałam chyba pierwsze dwie czy trzy strony, ale jakoś taki był ten początek zagmatwany. Ja finalnie chyba chciałam pod vloga jakąś książkę przeczytać, konkretnie jakąś książkę pod film, tak. I odłożyłam ją i już nie wróciłam. I to jest któryś raz z kolei. Śmiem twierdzić, że to jest trzeci TBR, jak nie czwarty, kiedy ja wojnę lotosową przepycham. To będzie taka książka fatum, że jak ja to przeczytam, tą trylogię, to sobie chyba drinka wypiję, że w końcu się to udało. Ja nie wiem o co chodzi. Bo to są książki, podobno wojna, bo tak, wojna lotosowa, wojna makowa. Że wojna makowa to jest w ogóle jakiś taki, no... Już bym powiedziała klasyk, bo kurde, no kto nie czyta fantastyki, to wojnę makową... raczej mówią wszyscy o niej dobrze, że jest super wręcz, a wojna lotosowa jest raczej mniej popularna, więc... No i to jest J. Christoph, jak się nie mylę, gdzie niby noc mi pasowała. No ale... Nie wiem, nie mam tu wojny lotosowej. A może powinnam? Napiszę ją do listy. To będzie taka seria wstydu. Czemu? Czemu? Jakby wszystko... Z założenia powinno mi się podobać, bo i klimat taki japoński, czy taki azjatycki i no, jakby trudno. Pogódźmy się z tym, że nie przeczytam wojny lotosowej. To tu potem mamy... A, i ostatnie, nieśmiertelne pragnienia. Nie przeczytam. W planach miałam wziąć tą książkę na wakacje, w końcu jej nie wzięłam. Wydaje mi się, że ostatnio oglądałam jakiś filmik zaksiążkowanych i tam chyba Zuza to przeczytała i powiedziała, że takie średnie, więc troszeczkę zapał jakby uciekł, nie wiem, trochę nie chcę teraz mi się już tego czytać, bardziej, bo tak blisko mam postawione, cały czas patrzę na półkę, to Czarne Słońce mam, a to już tam słyszałam więcej dobrego, wprawdzie te nieśmiertelne pragnienia, bo to jest taką cieniutką książką, więc w sumie... Okej. Okay. Bo tu tak chyba było, że te cztery ostatnie książki, czyli Epoka Wojny, Agla, Wojna Lotosowa, Nieśmiertelne Pragnienia, to były książki, które przeszły z poprzedniego TBR-u teraz, więc ja je zaś tu wpisuję. Uwaga, tu czaruję.
nowa lista. Od razu wpisuję te cztery i jedziemy z konkretami, czyli z kolejnym TBR-em na te nasze słoneczne lato. Nie wiem, czy ja będę mieć dużo czasu na czytanie, czy mało czasu na czytanie. Nie wiem, lato jest takie bardzo specyficzne, bo jakby w roku szkolnym troszeczkę inaczej to wyglądało. Teraz jesteśmy wszyscy razem, tak. Z jednej strony dzieciaki mam teraz na takim etapie, bo Ignacy troszkę jest taki wydoroślały troszkę chłopak. Częściej zabawa z rodzeństwem jest dla niego bardziej interesująca niż męczenie mamusi zabawami. Widzicie, ja mam ich trójkę, więc założenie powinni bawić się ze sobą, więc jakby to mi bardzo pasuje. Dzieci ze sobą bawią się zupełnie inaczej niż bawią się z dorosłym. I zauważyłam niejednokrotnie, że jak dzieciaki chcą, ja tutaj takie parentingowe tutaj wywody, a zamiast o książkach, no ale zauważyłam, że jak chcą z nami spędzić czas, no to to często właśnie już nie jest zabawa, tylko od nas oczekują kart, gier, planszówek, ewentualnie konstrukcyjnych takich zabaw, a takich wygłupów, takich jakichś dziwnych, dla nas trochę niezrozumiałych, dorosłych dla nas, dorosłych takich niezrozumiałych rzeczy, to lepsze jest rodzeństwo do tych tematów, no. Jakby właśnie teraz Zinksy, dzięki Zinksom mam chwilę dla siebie. Wprawdzie Ignacy wcześniej nie chciał mi stąd wyjść, ale, a on wydaje bardzo dziwne dźwięki, jak udaje, że szczelę dinozaura, mnie pytacie. I tak nie chciałam, żeby tak buczało w tle, bo potem mi nie słychać, gdzieś potem denerwuję, jak to montuję, a ja nigdy nie mam czasu nagrać czegoś dwa razy, więc jakby... Potem muszę się z tym godzić i montować, jak jest. Dobra, ale nie o tym mowa. Przejdźmy do książek, moi drodzy. Stwórzmy ten TBR letni. I spróbuję tego zapamiętać. I tak, przed chwilą syn właśnie wrócił dosłownie, zanim, bo już tu książki leżały, przyszedł do mnie i powiedział, że przeczytał Zwiadowców, mamy drugi tom, więc on od razu siada do drugiego tomu. I tak sobie pomyślałam, że ja tu chyba tam Zwiadowców, moi drodzy, co wy na to? Ciężko mu, chyba ten próg wejścia dla niego był dość taki trudny, bo był taki zniechęcony. Albo ten próg wejścia był trudny, albo ta niedokończona historia w Skrzydłach Ognia aktualnie. Nie wiem, no jedno z tych dwóch, jakby... Przeczytam, sama się dowiem. Ok. Zostawmy tych trzech grubasków tu z przodu, które widzicie. Nie, na koniec. Zostawmy na koniec. Wiedźmy. Wiecie, że ja przeczytam właśnie dwa tomy. Już na pewno chcę jeszcze jakiś tom przez lato. Daję jeden tom, ale tak naprawdę chciałabym przeczytać więcej Wiedźmina. W ogóle mam taką ambicje, bo to nie są grube książki i uważam, że dość lekko się czyta. I tak nie wiem, bo jakby pierwsze dwa tomy były opowiadaniami, a teraz ten trzeci tom będzie pierwszym tomem, który tak naprawdę jest taki całościowy. Mogę mieć inne odczucia. Zobaczymy, jak to będzie szło. Nie wiem, czy dalej będzie to tak szybko się czytało. Nie chciałabym za bardzo rozwlekać Wiedźmina. Czy do końca roku chciałabym przeczytać całego Wiedźmina do końca roku, ale też nie chcę się zobowiązywać, bo wiecie, ja to tak gadać, to ja co mogę, a potem jest jak jest, nie? Dalej. No to jak już jesteśmy przy tym Sullivanie, moi drodzy, to mam teraz już kolejny nowy tom, Epoka Legend, i w ogóle jakaś taka szczuplejsza jest ta Epoka Legend, biorąc pod uwagę poprzednie. 400 stron ma. No. Wiem, że to będzie przeskok czasowy i troszeczkę nie wiem, czego się spodziewać, bo ogólnie ta seria Legend Pierwszego Imperium ma mieć tomów 6, podzielonych na jakby dwie trylogie, oddzielone czasem. Więc to jest pierwsza z tej drugiej. A poza tym do końca roku mają wyjść chyba wszystkie, więc też nie chcę, żeby rozwleczać jakoś strasznie tą serię. Bo szczerze mówiąc, bardzo mi się to dobrze czytało, więc jakby idziemy. Tak? Gdzieś to zaś se robię tak, że te chude daję na dół. Okej. Okay. Dobrze tak układam, widać to ładnie. Chcę w końcu zacząć wieżę koronną, czyli te... Muszę spojrzeć. Kroniki Rayleigh. Bo to też nie są grubaski. To nie jest Abercrombie czy Sanderson, żeby wiecie, pakować się w książkę od razu na 800 czy 900 stron. No bo... Ja wiem, one są bardzo wartościowe, że Abercrombie i Sanderson, nie mogę na nich narzekać, na tych panów. I nie wiem czemu, bo to jest właśnie, to by szybko poszło, więc nie wiem czemu ja się za to nie wzięłam.
No Abercrombie. Abercrombie się wciskał ostatnio bardzo. Jakby mam nadzieję, że przeczytam i w ogóle, że się w to na tyle wkręcę, że te 4 tomy, bo ta seria ma aktualnie 4 tomy, coś Sullivan ma jeszcze chyba pisać, ale ja nie wiem, czy to ma być jakaś kontynuacja do czego już. Nie chcę tutaj błędnie siać jakichś informacji. Tu mam na półce 4 tomiki, czekają pięknie na swoją kolej. Podobno słyszałam dużo lepszego, że ta seria jest bardziej taka a propos z humorem, takich złodziejaszków, takie jakieś, nie wiem czy przekręty, ale podobno w ogóle przyjaźń między tymi dwoma tutaj bohaterami to jest coś świetnego, więc jakby czemu ja tego nie przeczytam? Nie wiem. Idziemy dalej. Mam tu książkę, o której wy nie wiecie, bo w żadnym bookhaulu nie było. Ja jestem w trakcie nagrywania teraz, nie mam tu nawet vloga, w którym czytam Elantris. I wy nie wiecie, bo zostałam zaś obdarowana książkami i to jest jedna z nich. I jako, że ktoś z dobrym sercem podarował mi tą książkę, chcę ją przeczytać. Poza tym chcę science fiction. Łaknę już od jakiegoś czasu kryminałów i science fiction. Tym bardziej, że teraz zaś czytam Sandersona i tak nie wiem, podejrzewam, że nie będę długo zwlekać. Mam tu wprawdzie, no to jak już jesteśmy przy tym science fiction, bo to jest chyba jedyne science fiction, jakie tutaj mam. Te dwie książki, więc zarówno chcę przeczytać drugi tom Expand, czyli Wojna Kalibana i Odyseję Kosmiczną 2001, klasyk science fiction, hey hello. I to jak zwykle mamy niedługą książkę, ona też ma tam chyba nawet nie 300 stron, jednakże nie wiem czego się spodziewać i nie wiem jak będzie próg wejścia, bo tu mam drugi tom, więc jakby wiem czego się spodziewać, zobaczymy, co mi się finalnie bardziej spodoba. Dopisuję do listy. I teraz mam dwa kryminały. Tak? Tak. Mam dwa kryminały. W sumie dałam ten, ale tą Agnieszkę Pietrzyk też tam mam. No zobaczymy. Wzięłam ten, bo nigdy nie czytam tych autorów. Mam to z polecenia. Nie jest to gruba książka. Zastanawiałam się, czy bardziej nie będę chciała Cartera przeczytać. Przy dobrych wiatrach przeczytam też Cartera, ale jakby tak, jeżeli teraz miałabym usiąść i przeczytać kryminał, to miałabym ochotę na coś całkiem nowego od całkiem nieznanego mi autora, więc mamy tutaj właśnie szwedzki kryminał, zobaczymy. A drugi to mam Ruth Ware, bardzo dawno już nie czytam Ruth Ware i myślałam, że wezmę ten Dzień Zero, ale tutaj mam W ciemnym, mrocznym lesie. Wprawdzie moja mama przeczyta tą książkę i dlatego chcę ją przeczytać, ale podobno no nie zawróciła w głowie mamie tak jak Pod kluczem, jak zresztą zawsze mówię, Pod kluczem było najlepsze póki co. Co nie zmienia faktu, że czytanie Ruth jest dość przyjemne. Jakby, no nie będę narzekać, no, mam tą książkę, mam ją troszeczkę taką sponiewieraną, ale taką ją zakupiłam za bardzo śmieszne pieniądze. Ogólnie na półce mam jeszcze dwie, czyli łącznie 3 książki Ruth, których nie przeczytałam. Więc wartałoby, żeby to, się za to wziąć. Mama, nie ma ludzika. Jakiego ludzika, kochanie, nie? Który ma tu? Czemu nie ma ludzika? Mama, to zniknął. Zniknął? Tak, bo moja nie ogląda. Moja na kałam. I zniknął. To Piotrek chyba nam zna te sztuczki. To wiem. Potem nie ma, potem jest. A tym polega magia. Najpierw nie ma, potem jest. Okej, okay, i mam tu 3 różne, grube fantastyki. Nie wiem, czy chcę je wszystkie 3 wypisać na lato. Śmiem twierdzić, że najlogiczniej byłoby przynajmniej jeszcze jedno wywalić, ale szczerze powiedziawszy, te 3 bardzo chcę przeczytać. Wpisuję je na listę, ale wiem, że na pewno, bo tato ma ponad 1000 stron w ogóle. Ta nawet nie wiem. Zaraz wam powiem. 802, ale widzę, że tu tego druku jest mniej. 802, a ta ile ma? Grubaski to są. Też 800, czyli po 800, a tu jest 1000. I to są 3 fantastyki, na których mi bardzo zależy. Wiem, że to są dobre książki. To są różne od siebie książki. Wpiszę je z myślą, że jak przeczytam chociaż jedną z nich, to będę zadowolona przez wakacje.
ja się raczej nie boję grubych książek, ale często mam takie poczucie, pewnie przez to, że nagrywam dla Was na YouTubie, że ja bardzo długo czytam takie grubaski i boję się, że ja nie będę miała o czym do Was pogadać w ogóle przed kamerą i to jest takie stresujące i mówię, no nie no, wiecie, jakby to jest nieuzasadniony jakiś taki lęk i bronienie się przed tymi książkami, bo tak naprawdę przecież mogę sobie zrobić przerwę w trakcie takiej książki, gdzieś w połowie, przeczytać jakąś inną, żebym miała Wam do zrecenzowania, coś krótszego, w ogóle nie wziąłam żadnego kociołka. Ani nic śmiesznego tu nie mam. O! Nie. Kurczę, ta lista będzie za długa. Ja myślę, że przeczytam jeszcze w lato na pewno albo kociołka, albo Dożywocie Marty Kisiel. Jedną z tych dwóch. Zapisuję je. Będzie więcej książek niż planowałam. No ale dobra. Przejdźmy do tych dobroci wielkich grubasków, moi drodzy. I tak. Cyk, demoniczny, Brett malowany człowiek. To jest te piękne nowe wydanie Fabryki Słów. Uważam, że jest śliczne. Udało mi się kupić je za... to są w ogóle obrazki też. Obrazki, ilustracje, super. I widzę takie mroczne. Tu nastawiam się na dość brutalne fantazy, ale tak naprawdę nie czytałam nic tego autora, więc co ja wiem? Nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Patrzy na mnie już od jakiegoś czasu i bardzo, bardzo jakoś tak, wiecie, że mi tak brutalność aż tak nie przeszkadza w fantastyce i w sumie nie wiem, czego się spodziewać, ale pójdziemy w to. Więc mam pierwszego grubaska, najwyżej to wszystko grzmotnie. Tego największego grubaska zostawię na koniec, bo piszę cesarstwo. Jedna z widzek już mnie namawiała, abym łapła za tą książkę i ja mam ochotę na tą książkę i to jest podobno najlepsze, co napisał dotychczas Jay Kristoff. Aurora, jeżeli chodzi o Jay Kristoffa, różne ma opinie, nie bardzo mam na nią ochotę, więc sobie daruję, nawet jej nie kupuję aktualnie. Przeczytałam Niby noc, no mam jeszcze tą Wojnę lotosową. Wojna lotosowa jest chyba Jaya Kristoffa właśnie, albo coś pochrzaniłam, czekajcie. Dobrze mówię, Jay Kristoff napisał Wojnę lotosową. No to ta Wojna lotosowa, to szczerze powiedziawszy, to mam większą ochotę. Słyszałam bardzo dużo dobrego. Już teraz w ogóle słyszałam i widziałam recenzję, że drugi tom jest równie dobry. Podobno to jest bardzo zaskakująca seria. Mi się podoba humor Kristoffa, więc tu historia o wampirach. Podobno to jest coś takiego innego, świeżego, więc jestem zainteresowana. Pierwszy tomik. No i mam tu trochę już klasyka Kinga. To ile też o Bastionie już słyszałam. To jest niemożliwe. To ile razy ja polowałam na Bookseilu Bastionu. Jeszcze chwileczkę, myszko. Już. To ilokrotnie nie udawało mi się kupić na Bookseilu tego Bastionu. Nieważne. Mam to piękne wydanie, dostałam na urodziny. I trochę boję się tej książki poniekąd. Ona ma tak bardzo dużo tekstu na stronie. Bardzo dość drobnego, bym powiedziała. I to jest ponad 1000 stron. Ja wiem, że po przeczytaniu Drogi Królów nie powinna mieć takich obiekcji w ogóle. Ale też mam ochotę na post-apo, a metro mnie strasznie zmęczyło i chyba pierwszy troszeczkę odpocznę od tego klimatu. Końców świata i te sprawy. Ale słyszałam tyle dobrego. Ostatnio nawet oglądałam jakiegoś tam randomowo na YouTubie jakiegoś gościa, który miał śmieszną brodę i właśnie tak wypowiadał się o swojej książce, najlepszej książce życia jakby. I ja nie pamiętam, jak był akurat Bastion przetłumaczony. To było takie słowo z angielskiego, którego ja w ogóle nie kojarzyłam. I się zawsze zastanawiałam, King, co to jest za książka, co to jest za książka? I sobie ją wygooglowałam, patrzę Bastion i mówię, o, aha, okej. Więc dla kogoś ta książka była tak super ważna, że mówię, że to jest jego najlepsza książka życia, więc zobaczymy, nie ukrywam, że nie ma wysokiego progu, jeżeli chodzi o pobicie metro. Pierwsze to mi się metro podobało, ale te kolejne to dajcie spokój, więc nie musi być dużo bardziej, dużo się wyślić, żeby było lepiej, o tak. No, kończę już ostatnia książka. Wyłączyć? Co? Wyłączyć? Co wyłączyć? Nie.
Nic mi nie wyłączaj, kończę. Bastion, dokładamy do sterty. Nie walnęło to. Jest tu więcej książek niż planowałam. Ambitny plan, nie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a tak naprawdę tu jeszcze kociołek bądź dożywocie. Czyli jedną książkę na wesoło. Na pewno tych grubasów trzech nie ogarnę. Przez wakacje. Śmiem twierdzić, że Bastiona zostawię jako trzeciego. Zobaczymy. Nie ukrywam, że teraz właśnie jestem w połowie Elantris i w połowie vloga. I potem sobie wezmę coś w innym klimacie niż fantastyka. Czyli obstawiam, że to będzie albo właśnie science fiction któreś, albo właśnie jakiś kryminalik. Zobaczymy. To było na tyle. Syn przyszedł i macha dinozaurem. Te dźwięki w tle to mój syn. Pan T-Rex. Ale jest ciepło dzisiaj. Ja dziękuję za oglądanie. Nie wiem, pewnie za dużo nagrałam, za dużo klepałam. Ja kogoś to dziwi? Chyba nie. No. Więc moi drodzy, jak zwykle miło mi, że tu gościcie ze mną, że mnie słuchacie. Ja postaram się czytać dużo, żeby móc wam dużo gadać o książkach. Bo wiecie, mnie nie trzeba dwa razy zachęcać do tego, by coś o książce pogadać. I Gdaś, tu masz w ogóle tatuaż, o którym zapomniałeś. Patrz. Ale jutro go robię. A jutro go zrobisz? No. Spoko. Taki upał, jest bardzo takie dziwne powietrze i Ignasiowi się takie serpentynki zrobiły za postać, to jest niemożliwe. Śliczne masz włoski, wiesz kochanie? Bardzo ładne. Znowu? Co znowu? Mam takie nowe. No takie znowu loki masz, no? To nowe, tak. Kończę, bo już widzę, że... Wpadła osa pszczoła, to ja już idę, nie idź do pokoju, czekaj. Okay. Możecie tu do kamery z tyłu stańcie zdanie powiedzieć papa i do zobaczenia. No trzy, cztery. Papa. Papa. Pa. Pa. Mama, mogę łączyć? Do widzenia jeszcze musisz tu powiedzieć. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Klika. Zaś włączył nagrywanie. Włączył, włączył. Czerwone piernacisnę, a potem na u góry ten wyłącz. Widzicie tu? Za kamerą. Ten czerwony? Mm. Tak wyglądają zingsy. Nie ma. Moje białe, które przyjacielne.